Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi i wtedy odda każdemu według jego postępowania. Zaprawdę powiadam wam, niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w Królestwie swoim. Wiara nie jest czymś abstrakcyjnym lub naiwnym. Niektórzy twierdzą, że są ateistami, że nie wierzą w Boga właśnie dlatego, że wiara wydaje im się czymś irracjonalnym. Jednak wiara chrześcijańska jest czymś zupełnie innym. Jest doświadczeniem obecności Boga w codziennym życiu. Bóg się nam objawia poprzez swoje działanie. Wiara jest po prostu dostrzeganiem tego, co Bóg czyni w moim życiu. Ten, kto nie wierzy, jest zwyczajnie ślepy na obecność i działanie Boga. Właśnie dlatego tak trudno prowadzić dyskusję z tymi, którzy mienią się ateistami, ponieważ rozmowa przypomina próbę przekonania niewidomego o pięknie i różnorodności barw otaczającego nas świata. Bóg nie jest martwą ideą. On wchodzi w relacje z człowiekiem od samego początku naszego istnienia. On dostosowuje swoje objawienie do zdolności percepcyjnych człowieka. Dla dziecka jest jak dziecko, dla młodzieńca staje się młodzieńcem, a dla starca jak starzec, nie zmieniając się przy tym wcale. Odrzucenie Jezusa i niekroczenie za Jego nauką prowadzi na manowce nihilizmu, samotności i rozpaczy. Tam, gdzie nie ma Jezusa, jest nicość, piekło. Wiara to zaufanie Słowu Bożemu, to życie wartościami, których naucza nas Biblia. Wszyscy jesteśmy biednymi ateistami, którzy każdego dnia muszą walczyć o wiarę. Przecierając oczy rozumu, staramy się na nowo odkryć Bożą obecność w naszym świecie i na nim, jak na skalę, budować swoje życie.